Słuchajcie, nie chcę być zły i wulgarny. Teraz się dowiedziałem, że mogę zmieniać sędziego na walce. Nie wiem, czy zrobi mi to po złości, czy już trener i sędzia Tomasz Brodny jest stary. Nie chcę, żeby mi więcej sędziował walki, bo ja mogę przegrać walkę. Po walce, po przegranej, nie wiem, mogę odpłynąć, kurwa, nie będę klepał. Nic nie było, żadnego zagrożenia, spięcia, kurwa, nogami, było dużo miejsca. Zabiłem uchwyt, podniosłem kciuka, kurwa, do góry, przerywa walkę, więc z wrażenia, kurwa, powiedziałem, co jest? Wstaję do góry, mówię, co jest? On do mnie, kurwa, że ja klepię. To ja nie wiem, kurwa, wszyscy to widzieli dookoła, tylko, kurwa, nie on. Dlaczego? Cała hala ludzi, wszyscy ci kibicowali, dobre tempo, ładnie nawet z tej suce zaraziłeś. Widać, że są u ciebie dobre postępy i elegancko szopską. Dalej by szło dobrze, tym bardziej, że był plan, kurwa, noga Tomowi już tak naprawdę nie działa, siedzi, kosztyka, sinieje, dalej bym tą nogę rozbijał. Pięściarsko nie wiem, jakby dalej się to poczuło. Ja mówię, ja mogłem później przegrać tą walkę, w trzeciej rundzie. Mógłbym tą walkę wygrać, dalej bym dążył do zapasów, do walki w parterze, bo w tym się szykowałem długo. Słuchajcie, no, w mojej całej karierze sportowej, nawet zapaśniczej, nie byłem moim zdaniem tak mocno oszukany, albo po prostu zniesmaczony wynikiem.